której usytuowany jest sygnalizator świetlny. On nam wskazuje, że do startu pozostały już tylko 2 minuty. Tutaj od czoła pomostu pierwsza łódź numer 25 to oczywiście Sebastian Pięciński, tuż obok niego z numerem 10 pan Henryk Snoracki i w dalszej odległości z numerem 46 Aleksander Goliński i Michał Kausa. Kolejność oczywiście na pomoście startowym nie jest przypadkowa, albowiem wynika ona z pomiaru czasowego, który był przeprowadzony w dniu wczorajszym. Do startu już tylko 1 minuta. Przypominam, 4 łodzie w pierwszym wyścigu w ramach motorowodnych mistrzostw Polski w klasie F125. I procedura startowa taka sama jak przed chwilą w klasie 500. Myślę, że rywalizacja będzie niesamowita między numerami 10 Henryk Synaracki i Sebastian Kęciński numer 25. Być może inni zawodnicy dołączą do tej rywalizacji, ale te dwie łodzie na pewno będą dominować na tym wyścigu. Będziemy patrzeć obydwie białego koloru. Mieliśmy właśnie komunikat, jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną. Do startu pozostało już niespełna 30 sekund. Po tym czasie ukaże się czerwona sygnalizacja i po jej wygaśnięciu nastąpi start.